chyba już sobie ustaliliśmy, że przeciętny klient nie wymienia telefonu co roku, a czasami nawet i dwóch. Tego typu zakupowe herezje są zarezerwowane dla największych nerdów i zapaleńców. No co? A doskonałym tego przykładem okazuje się iPhone 12 Pro mojej żony. Jak zestarzał się dwuletni flagowiec od Apple i czy normalny klient odczuje różnicę pomiędzy modelem 13 Pro a modelem 12 Pro? Spoiler, będzie ciężko. Żeby wszystko było zrozumiałe i jasne, tip-top. Po pierwsze, model 12 Pro użytkowałem, może nie ten konkretny model, ale użytkowałem przez rok. Ostatni rok ten model używa moja żona. I mając styczność z modelem 13 Pro, mogę jasno i klarownie powiedzieć, że różnice pomiędzy jednym, jak i drugim telefonem są naprawdę, naprawdę marginalne i stanowcza większość klientów nie odczuje różnicy pomiędzy modelem z 2020 roku oraz modelem z 2021. Dlaczego tak uważam? Już tłumaczę. Po pierwsze, urządzenia pod względem konstrukcyjnym są naprawdę bardzo, bardzo zbliżone. iPhone 13 Pro jest minimalnie grubszy, ok, ma większą wyspę aparatów, co przekłada się na większe obiektywy oraz minimalnie, a dokładnie 20% mniejszego notcha. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o głośniki stereo, jeżeli chodzi o certyfikat wodoszczelności IP68, jeżeli chodzi o ładowanie indukcyjne, wszystko jest dokładnie takie samo. I powiem Wam szczerze, że niejednokrotnie, kiedy mamy założone podobne etui i telefon ustawiony jest frontem do nas i gdyby nie ustawiona tapeta na telefonie, niejednokrotnie pomyliłbym się, który telefon używam. Obustronna tafla szkła Gorilla Glass, stalowe ramy, wcześniej wspomniany certyfikat IP68, dokładnie ta sama przekątna 6,1 cala, Ekrany są bardzo, ale to bardzo do siebie zbliżone. W obydwu urządzeniach znajdziemy ekrany OLED-owe z zaznaczeniem, że modelu 13 Pro mieliśmy 120 Hz, adaptacyjne, tutaj natomiast mamy 60 Hz, natomiast jasność szczytowa na poziomie 1200 nitów jest taka sama. Lekkie różnice możemy dostrzec w jasności typowej 800 nitów w modelu 12 Pro oraz 1000 nitów w modelu 13 Pro. Natomiast wierzcie mi na słowo, różnice w jasności są naprawdę mało odczuwalne i jedynym elementem, który jestem w stanie odróżnić użytkując jeden i drugi telefon, to fakt tych adaptacyjnych 120 Hz, choć z drugiej strony mam wrażenie, że 60 Hz w iPhone'ach działającym na oprogramowaniu iOS jakby to działało lepiej niż na telefonach z Androidem, ale to też być może jakieś takie moje przyzwyczajenie do tych urządzeń. Zatem krótko mówiąc, w obydwu urządzeniach jest bardzo dobrze. Co do skanera Face ID, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, nie widzę żadnych różnic pomiędzy jednym urządzeniem a drugim. A to, czy notch jest większy czy mniejszy o 20%, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Fakt, że jest ta dodatkowa przestrzeń, jaka znajduje się pomiędzy notchem a krawędziami urządzenia, nie została jakoś specjalnie zagospodarowana, więc dla mnie to nie ma większego znaczenia. Tym bardziej, że jak dobrze wiemy, w tego rocznych iPhone'ach 14, które zostaną zaprezentowane we wrześniu, nie w modelach Pro, ten notch również będzie występować. Przechodząc w tym momencie do wydajności, mam wrażenie, że różnice, jakie są pomiędzy jednym, jak i drugim urządzeniem, są jeszcze mniej odczuwalne niż w przypadku ekranu. Tam chociaż mamy te 120 Hz, które w większości przypadków odczujemy, tak w przypadku procesora A14 Bionic oraz A15 te różnice są totalnie marginalne. Wskazują na to już nie tylko same cyferki w benchmarkach, tak jak mówię, to jest temat mocno specyficzny, który jeżeli ktoś śledzi branżę, wie dobrze, że czasami jest to mocno podkręcane, jeżeli chodzi o producentów smartfonów. W codziennym użytkowaniu różnice naprawdę są bardzo, bardzo marginalne i ja podczas takiego codziennego, normalnego użytkowania nie widzę żadnych różnic pomiędzy jednym, jak i drugim telefonem. Podobnie sprawa się tyczy dodatkowego rdzenia graficznego, które znajdziemy w modelu 13 Pro. Pod względem wydajności temu urządzeniu w dalszym ciągu absolutnie nic nie brakuje, a jedyna różnica, jakie z perspektywy lat będziemy w stanie odczuć, to fakt, że ten telefon będzie o rok krócej wspierany aktualizacjami niż model 13 Pro. Pod względem pamięci niemalże to samo, mamy wersję 128 GB, mamy wersję 256 oraz mamy wersję 512 i tutaj zaznaczenie, w modelu 13 Pro mamy też możliwość wzięcia pamięci 1 TB. Rzecz jasna, jak to w iPhone'ach, złącza na karty pamięci, takich luksusów oczywiście nie mamy. Temat aparatów oraz rejestracji filmów to znowu niesamowicie kontrowersyjny element opisu urządzenia. Okej, w modelu 13 Pro mamy tryb filmowy, który jest spoko, przynajmniej na początku, jeżeli chcemy się pobawić nowym telefonem. Jednak zapewniam Was, że po tygodniu czy dwóch tygodniach użytkowania totalnie o tym zapominamy. Jeżeli chodzi o obiektywy, mamy 3 obiektywy 12-megapikselowe w jednym, jak i drugim urządzeniu. Rzecz jasna, obiektyw główny oraz teleobiektyw zostały poprawione i tutaj może delikatną różnicę czuję, a głównie mam tutaj na myśli optyczne zbliżenie trzykrotne w modelu 13 Pro oraz dwukrotne w modelu 12 Pro, ale tak jak mówię,
Znowu to są różnice bardzo, bardzo delikatne i normalny konsument, normalny klient nie będzie w stanie odczuć różnic. Nie odczuje też żadnych różnic, jeżeli chodzi o baterię. Model 12 Pro ma ogniwo o pojemności 2815 mAh, a model 13 Pro 3095. Czy czuć tę różnicę? Znowu nie. Jeżeli ktoś kupuje model 13 Pro, chce korzystać z adaptacyjnego ekranu 120 Hz. I mam wrażenie, być może mylne, że te dodatkowe mAh są przeznaczone na tę dodatkową częstotliwość odświeżania ekranu. Dzień użytkowania bez problemu, czasy bardzo, ale to bardzo słabych baterii w iPhone'ach mam wrażenie, że skończyły się, no chyba, że mówimy o modelach SE 2020 czy 2022, no to tam bateria nie zachwyca. Miniaki, szczególnie 12 mini, też jakichś rewelacji nie ma, ale te główne smartfony mam wrażenie, że bez problemu mogą wytrzymać jeden albo półtora dnia korzystania z telefonu i w niczym jakoś drastycznie nie odbiegają od smartfonów z Androidem, które mają baterie po 5 czy 6 tysięcy mAh. W związku z tą optymalizacją, jaka jest przygotowywana na smartfony z Androidem, a z iOS-em, te różnice w pojemności ogniwa mam wrażenie, że nie mają znaczenia i mocno zacierają się z samą wcześniej wspomnianą optymalizacją. Sposoby ładowania niemalże takie same, maksymalnie 20-watowe ładowanie w modelu 12 Pro oraz 23 w modelu 13 Pro. Natomiast jeżeli chodzi o ładowanie indukcyjne MagSafe 15-watowe oraz 7,5-watowe ładowanie indukcyjne. Zatem jak to w iPhone'ach szybko nie jest, no ale z drugiej strony ogniwa w większości przypadków są niemalże dwa razy mniejsze, więc ta szybkość ładowania też jest inna, gdybyśmy mieli porównywać smartfony z Androidem, które mają ogniwa po 5 czy 6 tysięcy mAh, zachowując wprost proporcjonalnie tę samą szybkość ładowania. No dobrze, królu złoty, bo mówisz o takich niewielkich różnicach, jakie są pomiędzy modelem 12 Pro a 13 Pro, to jakie różnice możemy dostrzec pomiędzy jednym jak i drugim telefonem? Tak jak wspominałem, 800 nitów względem 1000 nitów, jeżeli chodzi o jasność, szczytowa, tak jak mówiłem, dokładnie taka sama, 60 Hz zamiast adaptacyjnego 120 Hz odświeżania, większy notch w modelu 12 Pro, lekko gorsze aparaty, mniejsza bateria, no i procesor A14 versus A15, mniejsza waga oraz mniejsze obiektywy. Czyli krótko mówiąc, 90% różnic, o których teraz Wam powiedziałem, są to takie różnice, które dla przeciętnego, normalnego konsumenta nie będą totalnie odczuwalne, a będą głównie się ograniczać do tych, jeszcze raz wspomnę, 60 i 120 Hz. Owszem, częstotliwość odświeżania jest odczuwalna, wszystko inne są to naprawdę mało znaczące różnice, które w codziennym użytkowaniu ciężko będzie Wam dostrzec. Aktualnie cenowo również wygląda to dziwnie. Modele 12 Pro nie są już oficjalnie dostępne, no jak doskonale wiemy, co roku Apple, wypuszczając nowego flagowca, wycofuje starszy. Te być może jeszcze w niektórych sklepach będziecie w stanie znaleźć, patrzyłem na AliExpress, to gdzieś tak za około 4000 zł to urządzenie w wersji podstawowej jesteście w stanie kupić, a za 500 zł więcej macie możliwość kupienia modelu 13 Pro. I teraz pytanie, czy warto jest dopłacać dodatkowe 500 zł do tych różnic, o których wspomniałem Wam przed chwilą, z tym, że jeszcze raz to zaznaczę, jedyną odczuwalną, widoczną różnicą pomiędzy tym telefonem a tym telefonem to częstotliwość odświeżania i nic ponadto. Powiem tak, jeżeli masz model 12 Pro, korzysta Ci się dobrze z tego telefonu, to nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby wymieniać ten model na model 13 Pro. Natomiast jeżeli używasz starsze telefony, kilkuletnie, i chciałbyś już mieć nowy telefon, który znowu kupisz na najprawdopodobniej 3-4 lata i te 500 zł jest to kwota do przełknięcia, no to myślę, że faktycznie lepszym rozwiązaniem będzie model 13 Pro. Jednak tak jak mówię, mając model 12 Pro, wymiana na model 13 Pro nie ma najmniejszego sensu. Wiele osób mnie pyta, czy lepiej wybrać model 13 czy 12 Pro. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że ex-flagowce zawsze będą lepsze niż te około-flagowce. I gdyby tak na przykład teraz mojej żonie zepsuł się telefon i miałbym kupić jej model, w sensie sama by sobie kupiła model 13 albo 12 Pro, to mimo wszystko chyba jednak wybrałbym model 12 Pro. No ale to tylko i wyłącznie moje zdanie. No nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko w tym tygodniu. Poza tym filmem o tym urządzeniu, który teraz oglądacie, myślę, że jeszcze powinny się pojawiać 3 filmy. Będzie spora rewolucja, spora zmiana od 1 maja, jeżeli chodzi o ten kanał, ale o tym porozmawiamy już sobie za tydzień. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za dzień lub dwa. Kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru, nocy również także. See ya!